chciałam Wam pokazać książkę pod tytułem Kiedy nadchodzi smutek. Ach, to jest wydawnictwo Mamanie. Uważam, że jest bardzo, bardzo potrzebną i pięknie wydaną książką. Tutaj ma twardą oprawę, nie jest zbyt gruba i bym powiedziała, że jest taka dosyć mocno minimalistyczna. Mamy tutaj chłopca i otwierają się drzwi i jest takie zdanie, że czasami zupełnie niespodziewanie przychodzi do nas smutek. Puszczamy go, czy chcemy, czy nie, on się pojawia. Wpuszczamy, on wchodzi przez drzwi i zaczyna za nami podążać. I zobaczcie, jak prosto po jednym zdaniu mamy to opisane. Smutek jest smutny i my jesteśmy na początku tak trochę zdziwieni, że on jest, nie wiadomo co z tym zrobić, no i takiego smutasa chciałoby się pozbyć. Zobaczcie, że ten smutek jest po prostu wszędzie i tu jest opowieść o tym, że nie da się go gdzieś tam schować w szafie, jest też taka strona, nie da się go pozbyć tak na pstryknięcie palcami. On jest też tak tutaj narysowany, takie wiecie, widać tutaj przezroczystości, taki trochę duszek, no nie wiem jak to nazwać. W każdym razie jest to coś, i dobrze, że to jest tak w klimacie takiego duszka, bo jest to coś, czego nie widać, ale my tak czujemy, wiemy, że to z nami jest. Dlatego on jest tutaj przezroczysty, no bo tak naprawdę on też może być wszystkim. I on sobie tutaj w pewnym momencie, ten chłopiec, dochodzi do wniosku, że nie można tak po prostu uciekać przed tym smutkiem, że usiądę i z nim porozmawiam. I to jest bardzo dobry pomysł. Spróbuj nie bać się smutku, daj mu imię. Cześć, mówi tutaj do niego ten chłopiec i w ogóle smutek jest pisany z wielkiej litery, czyli to jest jakby ważna postać w tej książce. Wysłuchaj go, zapytaj skąd się wziął i czego potrzebuje, czyli zamiast uciekać przed tym smutkiem, spróbuj się z nim zmierzyć. I tutaj w dalszej części, jak już zaczynają ze sobą rozmawiać, czyli nie udajemy, że nie ma tego smutku, nie zauważamy, nie chcemy, tylko godzimy się z tym, że on jest, szukamy sposobu dla smutku, co może poprawić mu nastrój. Nie o to chodzi, żeby smutek nagle zamienił się w radość i wszystko będzie dobrze, tylko co zrobić, żeby go zrozumieć, żeby mu trochę pomóc. I tutaj są różne pomysły, można posłuchać muzy, można wypić gorącą czekoladę, bardzo dobrym pomysłem jest wspólny spacer, pójście do lasu. I ostatecznie nasz chłopiec dochodzi do wniosku, że ten smutek być może chce być po prostu mile widziany, czyli zauważony. I w wielu przypadkach dokładnie taka jest prawda. I możemy pomóc naszym dzieciom, kiedy zamiast mówić, a tam nie bądź mazgajem, albo się właśnie nie smuć, raczej powiemy, że widzimy i pozwolimy też naszemu dziecku zauważyć ten smutek. To, co nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę gdzieś tam przeglądając w internetach tę książkę, ja uważam, że bardzo fajny jest tutaj też przekaz na tych, tak naprawdę na okładce, bo to jeszcze nie jest początek książki, to jeszcze jest przed tytułem. Na tej okładce mamy tutaj narysowanych ludzi, którzy się smucą i może to wyglądać bardzo różnie i to jest też bardzo fajne, żeby pokazać dzieciom, jak to może wyglądać. Zobaczcie, ja widzę tutaj kogoś w żałobie, tutaj jakaś osoba rzuciła się na ziemię, tutaj skulony facet też jest zasmucony, tutaj ten płacz jest przy rodzicu i zobaczcie, smutek jest osobno i się smuci i ci ludzie też są osobno, każdy jest taki samotny w tym swoim cierpieniu. Tutaj myślę sobie, że to może nawet być depresja. Tutaj ktoś tam zajada swój smutek. Wszystko się zgadza. Tak właśnie ludzie reagują i każdy reaguje inaczej. Ale po przeczytaniu tej książki mamy okładki te tylne. I zobaczcie, tutaj już jest ten smutek zauważony. I wszyscy ci ludzie, którzy do tej pory byli samotni i ten smutek też był samotny, jak zacznie się go zauważać i zacznie się z nim rozmawiać w jakiś sposób, to być może znajdzie się rada, żeby się lepiej poczuć. Bo tutaj chodzi o to, żeby się lepiej poczuć. Nie żeby się pozbyć smutku, ale żeby po prostu nauczyć się go zauważać, w jakiś sposób określać i być może przez jakiś czas z nim żyć, bo i takie sytuacje w życiu się zdarzają. Piękna, prosta i naprawdę mądra do porozmawiania o tych trudniejszych emocjach.